przepust. Wsadziłem do końca, bo chciałem zobaczyć, ile wychodzi sadzeniaków na hektar. Dlatego nie ładowaliśmy, muszę teraz dojechać, doładować i zaraz przeliczę, ile wyszło na hektar. Bo tutaj mamy w worku tonę 100. Wysadziłem 4 big bagi i posadziłem hektar 30. To czyli 4 tony 400 na hektar 30. Zaraz to przeliczę. Zwiększyłem trochę rozstaw sadzenia, bo za dużo mi tych sadzeniaków wychodzi, bo są dosyć grube te sadzeniaki. Wyszło mi, że na hektar 3,38, dlatego zmieniłem teraz trochę rzadziej, zobaczymy, jak to będzie wychodziło. To są grube sadzeniaki. Zobaczcie, co mi się stało. Wałek spadł. Ale teraz od strony ciągnika i tak jak tu patrzę, to zabezpieczenie po prostu zrobiły się tutaj, wytarło się i dlatego on spadł. Musimy tu chyba to rozbić, przewiercić i dać normalnie śrubę tutaj i wkładać śrubę. Będzie chyba 12. Śrubę 12 normalnie włożyć i skręcać. Bo teraz już będzie mi cały czas spadał. Ale się przestraszyłem, że się końcówka ukręciła w ciągniku. Dobrze tylko to. Założyłem go, ale teraz muszę to jakoś wyciągnąć, żeby się zabezpieczyło. Zanim przyjadą z krętarką. Poprawię ten wałek, jadę dalej. Nie będę czekał. Zanim on przyjedzie.
Rosja już jedzie z krętarką, ale udało mi się w jedną stronę pojechać, to pojadę i w drugą. Nie będę czekał na niego, na czasu, tylko bardziej czujny i obserwował sytuację. Niebezpieczniej by było, jakby Walek spadał z brony, a jak on spada z ciągnika, to się zaraz zatrzymuje. A jakby było odwrotnie, to by się obracał. To wtedy bym nie próbował, a teraz... Przyjechał, przywiózł mi narzędzia. Młotek. Zabieram. A masz 12? Wszystko jest. Bo tu jest do 11, nie? A co tu się stało? To zabezpieczenie się wyrobiło i Walek wyskakuje, nie? Ciekawe, czy to ja trochę go tak nabiłem, że on zejdzie. Położyli, oparli na czymś czy nie? Tak, tak. No, to sobie do wiercenia. No to musimy rozwiercić. Później wyskoczy sprężynka i wyciągniemy ten. Pokaż. Nie, 12. Się obraca. Powinniśmy to wybić. Obróć. Czekaj, zobaczymy, czy nie. Nie, to wyskoczyło. Już daj tu drzewo tam. Dobra. Tu nie wejdzie 12 śruba. To dlatego rozwiercimy, ale z drugiej strony wejdzie. Tu zobacz. Mhm. Weź tam znajdź 12 śrubę. Takie dłuższe były tam kilka sztuk. To z tej strony będę wiercił, nie? No tak jak teraz, nie? No. I te wiercę tylko tępy, nie? Oszczyłeś? Nie oszczyłem, bo nie umiem. Wziąłem 3. Czekaj, może weźmiemy najpierw. Może jakąś tam nową 11. Co? Dłuższy chyba nie. Nie, czekaj, tu są. Dobra, mam. Tom, trzeba wziąć. Weź wiertło 11, te nowe jakieś, a później rozwiercimy na 12, bo trochę tempa ta 12. Trzymaj to, żeby ziemi nie uciekło. Nowe 10? Tam jest takie? Dziesiątkę? Dziesiątki. No to dziesiątka może być, aby taka była świeża. Dawaj. Na kolanie będziesz trzymał? Nie, tam albo weź... kolano mi wpierdolisz. Ryntę będę miał. Nie, to będzie nawiercenie. Świeże wiarte to idzie. Dobra, teraz trzeba założyć większe. Gdzie te wiarto? Tu są. Które to takie bulary? To jest 12,5. Spróbuj tym. Idzie, idzie, nie? Co? Idzie? Jakie dziury lecą to. Trzymaj to tak,
tępe jest. Tak wygląda ten kołek uszkodzony. Dlatego wałek się wysuwa. Przewierciliśmy tutaj. 12 nie dało rady, ale 10 damy 10 śrubę. Wygląda na to, że trzyma, także. 12 się na gospodarstwie rozwierci. Zakręcić nakrętkę i... Wiemy kolejne worki. I wysypujemy. Robimy tak po dwa worki po to, żeby czasu nie marnować. Za jednym podjechaniem jest dwa worki na raz. Niestety nie nałożyli mi wiertła, bo nikt tam nie potrafił, ale przywieźli mi szlifierkę, żebym sobie sam nałożył. Dobra, spróbuję, może będzie szło. Trudno jest, bo to wszystko się kołysze. Już sama końcówka, to trzeba szybciej troszkę. Udało się. Dobra. Teraz śrubę 12 włożymy, to... Dobra, przynieś te śruby. Dobra, udało się przewiercić 12. Trochę była krzywo naoszczona i ledwo jedna strona brała bardziej, a druga mniej, ale już nie chciałem poprawiać, bo wiadomo, jak to szlifierką wiertło naoszczyć. Na pewno nie jest łatwo. Dobra, teraz zakładamy tą śrubę 12 i ona tu będzie bardziej wystawała i powinna już wałek blokować. Bo 10 była trochę za luźna. Kołek też chyba był 12, bo tutaj fajnie to pasowało. Pokaż. O, dłuższą. Tak. Ale tam jest jeszcze na imbusa śruba chyba, nie? One są 12,9, takie twarde bardziej. Dobra, montujemy to, powinno być ok. Dobra, i wałek naprawiony, teraz już nie będzie spadał, bo śruba jest w większej średnicy, czyli będzie trzymała w pusty. I sadzimy dalej. Będziemy teraz nalewać wodę do zbiorników i zaprawę. Bo już się skończyła. Zostało nam jeszcze 4 big bagi tej odmiany i będziemy mieli zakończoną tą odmianę i już tam Sebastian wiezie kolejne sadzeniaki odmiany Bernina. Wyłączam oprys, teraz będą chodziły same mieszadła.
Masz pełny wąż? Tak. Będzie lepiej. To do góry. Podnosimy zbiornik i grawitacyjnie napełniamy zbiorniki. Nie, nie, wypoziomuj, wypoziomuj. Tak jak było, ona sama się poziomuje. Odpuść. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze. Nie musisz, ona sama się poziomuje. Do góry. Jeszcze raz. Nie musisz ruszać tak jakby widłami, ona sama się poziomują. Tylko jeszcze najwyżej. Przyjechał choć z sadzeniakami. Jeszcze raz tutaj, wyżej. Tak. Wtedy się przeleci. Pełno mamy. Teraz sadzę ścieżkę. Zazwyczaj robię to odwrotnie, że najpierw sadzę ścieżki, a później sadzę tutaj obok. Ale z uwagi na to, że ta odmiana się kończy, nie zakładałem więcej ścieżek, żeby tak nie wyszło, że posadzę ścieżkę, a nie będę miał już tych sadzeniaków, żeby później posadzić obok. Dlatego teraz uzupełniam tę ostatnią ścieżkę. Zostały tam jeszcze dwa big bagi, czyli następne ścieżki już nie zakładam, tylko wysadzam po kolei, żeby zakończyć tę odmianę. No i zakończyliśmy tą odmianę, teraz następną wsypiemy. I tutaj zakończyliśmy. Teraz zawsze jak robię łączenie odmian, to robię taką większą przerwę, żeby można było później odróżnić podczas zbioru, gdzie one się łączą. Kawałek trzeba zrobić odstępu. To akurat kubełki się napełnią, bo są puste i będzie taka przerwa. Trochę tam cofnę. I zaczynam sadzić. Grube te sadzeniaki. Dawaj, dawaj. Do tyłu. Zostały jeszcze 4 big bagi do wysadzenia i to co mam tutaj w sadzarce. Przyjechali po przyczepę. Teraz tak, dolejemy tylko paliwa, bo na przyczepie mamy też paliwo. I oni pojadą już, zabiorą ciągnik i busa, zostanie tylko ładowarka z workami. Tak wyliczyłem, że do 22 powinienem to wysadzić według moich obliczeń. Także zostawiają to. Jutro jest niedziela, wolne, także dzisiaj mogę dłużej porobić. Sobie odpocznę. Tu jest ten numer paliwa. Z tamtej ma. Wyliczyłem, że do 10 powinienem to posadzić, jak się nic nie stanie. Ten wiedzie, że 1,5 godziny i powinien tu tak szybko. No to on szybciej pojedzie, nie? Tak. A ja dopiero będę mógł wrócić, jak wysadzę sadzarkę. Dobra, jeszcze tylko przewody zasilające. Czemu zginął? Zwinął. Plus i minus. Leci, tak? Thank you.
leć. Co tak tryka? Tutaj zawór się odkręcił od pneumatyki. Co tak tryka? Cały zestaw? Chyba cały. Tam to się wraca. Co? Wszystko dobrze? Tryka to tak brzydko jak nie wiem. Ten zawór. Możesz jutro przyjechać zmienić. Stawiam jutro. Zatankowane i jedziemy. No i zakończyłem sadzenie. Sadzarkę mam pustą, wracam na gospodarstwo. Teraz tak patrzę, godzina 21:40. Tak myślałem, o 22:00 skończę, a się okazało, że o 22:00 to już będę na gospodarstwie. Także fajnie poszło. Dzisiaj tam były problemy z tym wałkiem trochę. Trochę też później zaczęli, bo ustawialiśmy tam troszkę sadzarkę dodatkowo i udało nam się posadzić dzisiaj 11,73. Także wracam do gospodarstwa. To było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.